Parlament Europejski za kilka dni zajmie się paktem migracyjnym. Od tego tematu zaczniemy infowieczór. Będą też optymistyczne dane dotyczące inflacji. A wieczór zakończymy przy filiżance aromatycznej kawy. Katarzyna Ciepielewska, witam Państwa. Zaczynamy. Na początek przyspieszenie paktu migracyjnego w Brukseli. Mówi o tym dokument ujawniony przez premiera. Wynika z niego, że o pilne zajęcie się paktem wnioskowała partia Manfreda Webera i Donalda Tuska, Europejska Partia Ludowa. Polska mówi nie alternatywie dobrowolna relokacja albo przymusowa opłata. Konrad Wąż. Niemcy jeszcze do niedawna były sceptycznie nastawione do nowego paktu migracyjnego. Dzisiaj jednak z niecierpliwością czekają na jego wejście w życie. Działania niemieckiego rządu w sprawie migracji obserwuje nasz wysłannik w Berlinie, Mateusz Burdziński. Szwedzki rząd dał wojsku zielone światło do wsparcia policji na ulicach największych miast w kraju. To odpowiedź na drastyczny wzrost przestępczości imigranckich gangów. Tylko w tym miesiącu w strzelaninach i zamachach bombowych zginęło tam 12 osób. Z kolei Włochy zaostrzają przepisy azylowe i grożą deportacją każdemu migrantowi, który złamie prawo. Kamil Trzaska. Dwie osoby zginęły, jedna została ranna w strzelaninie, do której doszło w Marsylii na południu Francji. Najprawdopodobniej strzelanina związana była z wojnami imigranckich gangów. To właśnie one są przyczyną większości podobnych incydentów, w tym drugim co do wielkości mieście Francji. Do podobnego zdarzenia doszło tam zaledwie 2 tygodnie wcześniej. O szczegółach z Paryża Maksymilian Maszenda. Francuzi skarżą się, że sytuacja wymyka się spod kontroli władz. W rozmowie z TVP Info francuski policjant przyznaje, nasze władze nie mają żadnego interesu w tym, żeby sytuacja uległa zmianie. Brytyjski premier dystansuje się od słów szefowej brytyjskiego MSW o wielokulturowości. Suella Braverman powiedziała, że multikulturowość zawiodła. Podkreśliła też, że obywatele chcą, by ich kraje kontrolowały granice, a jeśli się to nie stanie, rządy utracą wiarygodność. O szczegółach z Londynu Dariusz Bohatkiewicz. Po tych drogach poruszamy się każdego dnia, czasem bez świadomości, że mogą na nich lądować wojskowe myśliwce. W infowieczorze teraz widowiskowe ćwiczenia z wykorzystaniem polskich F-16 na trasie Nidzica-Wielbark. Przyglądał się im Łukasz Miąsik. Także litewskie niebo stało się bezpieczniejsze. Do naszych sąsiadów dotarły 2 samoloty rozpoznawcze z systemami AWACS. Po raz pierwszy zapewnią lepsze zrozumienie tego, co dzieje się w sąsiedztwie krajów bałtyckich. I oczywiście za to kciuki trzymamy. Infowieczór kończymy. Za chwilę magazyn w akcji. Tuż po nim ostatni dziś serwis informacyjny. Proszę zostać z Polską Telewizją. Do zobaczenia.